No dobra, no to nadeszła ta wielkopomna chwila, gdzie będę po prostu chwalić nasz apartament. Wiecie co? Zaraz wyjeżdżamy. Tak naprawdę to my mniej nabałaganiliśmy niż to było. No ale dobra, zobaczcie sobie sami. Zobaczcie, wejście trzeba przykrywać gąbką, bo tam jest wylot. I widać klatkę schodową, to się zamyka. Ale wiecie, wejście na szyfr, no nie? No zobaczcie, jak to wygląda. Ale to jest nic. Tu na dzień dobry zabija nas po prostu intensywny zapach maskujący chyba ten brud wszechstronny naokoło. Pokażę mi pierwszą łazienkę. Zobaczcie tutaj. Jaki syf. Niesamowite, co? Nie korzystaliśmy z tej łazienki. No dobra, dotknę to ręką. Zobaczcie, toaleta. Z tej toalety też nie korzystaliśmy. Opłukam ręce, bo dotykałam tego. No akurat umywalka jest całkiem spoko. Tutaj mamy jakieś rzeczy, to nie są nasze rzeczy. Tu pochlapana ściana. Idziemy dalej. O, tu mamy lustro. O, hej! Dobra. A mieszkanie jest naprawdę super przestronne, duże, a widzicie. Tutaj mamy łazienkę, która jest taka w miarę. Kibelek najnowszy, nawet czysty, w środku czysty przede wszystkim. No tutaj to, co stare, było poprawiane. Znowu ja. Zobaczcie, jaki kurz, syf. Tutaj. Tu też są rzeczy kogoś tam. Zobaczcie, jakaś saszetka po odżywce, po ostatnich gościach. Tutaj takie, takie. Tu jeszcze coś zauważyłam. Widzicie? Nie wygląda to dobrze. Idziemy dalej. To jest master room. Master bedroom. Tutaj się ładuje powerbank. I powiem wam, że jeżeli chodzi o łóżka, ja się bałam. Normalnie się bałam z nich korzystać, ale się okazało, że pościel była taka dość sztywna, jakby nowa. No ale zobaczcie, zagłówek. Tutaj sobie dzieciaki spały. No. Akurat pościel chyba jest nowa, więc nie najgorzej. Żadnych plam nie widziałam, posprawdzałam prześcieradła. O, zobaczcie, kubki też kupiłam. Ja wam wcześniej nie pokazywałam, że kupowałam naczynia. Kubki też kupiłam. Z tych ręczników nie korzystaliśmy. Tutaj spałam ja. Taka szafeczka. Ale zobaczcie, to jest po prostu przepiękne, nie? No nie można tego wyczyścić. No. Czy tam do szafy zaglądałam? Nie wiem. Wszystko trzymaliśmy w walizce. Znaczy tyle, ile się da, trzymaliśmy w walizce. Piękny, koślawy obraz. A tutaj jest po prostu hit. To jest hit. Tutaj co to jest? Czujnik, nie? No zakryty papierem toaletowym. W salonie też tak jest, nie? O, zobaczcie. A ty to na to łóżko. No, dobra, to i tak w domu trzeba będzie mieć. Dobra. Bierzemy to ze sobą. Tutaj mamy obrudzoną ścianę. Takie, takie. Nasze dzieci walczą sumo. No, po tej pięknej podłodze. Co? O, to jest też piękne. O, zobaczcie. Uprawimy dywanik. Proszę ciszej być, bo mama dokumentuje. O, następny zabijający zapach. Alergii można od tego dostać. Korzystam z czajnika tak naprawdę. I tu z kranu, jeśli chodzi o kuchnię. O, lodówka wygląda tak. Oliwki zostawiam, bo otwarłam. Zobaczcie, zobaczcie. Idź po odłączę powerbanka i przynieś mi ładowarkę. O, tutaj, tutaj. O, zobaczcie, zobaczcie. Pięknie jest. Ja już tak na szybko to robię, bo obiecałam wam. Robię to też dla siebie, patrzcie. Syf totalny. Tu nawet piekarnika nie otwierałam. Otwierałeś? Tak? Warto go otworzyć? Ciasto można zjeść. No dobra, otworzymy. No, dobra. No, piekarnik. Tutaj mamy. Nie korzystałam. Krzysiek też nie korzystał. Jakieś plamy. Plamy, okruszki. No i to jest całe wyposażenie kuchni. Zobaczcie. Jaki syf. Nawet ja tak w domu, kurde, przy największym syfie nie mam. A nie, jestem mistrzynią porządku.
to są jakieś, nie wiem co to jest, nie chcę wiedzieć. No. Tutaj chyba najładniej wyglądająca szafka. O, table salt, okej. No nikt z tego nie korzystał, bo tu ufajdane, zobaczcie. O, miseczki, nawet takie przyzwoite, ale już nawet nie interesowałam się używaniem czegokolwiek. Teraz idziemy. Tutaj mamy taką sofę. No siedzieliśmy na niej, no bo co, nie będziemy siedzieć na podłodze. W ogóle widzieliście, jak wyglądają te panele? To wygląda jak po zalaniu i ludzie w internecie pisali, że to mieszkanie wygląda jak po zalaniu. No w pokoju są najlepsze. No te w pokoju też tutaj pięknie, o, no, pięknie widać. Tu, zobaczcie, co to jest w ogóle, nie? Tu nie będę może otwierać, bo tam są jakieś szpargały. No a na tym stoliku jedliśmy turystycznym, bo wygląda najprzyzwoiciej, najczyściej. Odstawiliśmy go teraz na miejsce, bo myśleliśmy, że chociaż na tym stole będziemy jeść, nie? Ale zobaczcie. No coś takiego. Tu, gdzie jest krzesło hit? Ja na krzesło sobie w ogóle dawałam ręcznik papierowy, bo zobaczcie, jak te krzesła wyglądają. No zobaczcie to. Widok ładny. Klamki chodzą jak chodzą. Da się wyjść, ale... Też nie wiadomo, czy okno nie wypadnie. Czy okno nie wypadnie, dokładnie. A no, zasłony popowieszane byle jak... Ale tutaj to nie może być 160 tutaj. Poczekaj, zaraz to zrobimy. Daj mi skończyć. Kaloryfery fajne. No i ogólnie mieszkanie takie, wiecie, mieszkanie fajne z potencjałem, bo duże. To są dwie fajne sypialnie, jest fajny salon, jest duży przedpokój. No kuchnia jest, zobaczcie, jaka fajna, duża. Chyba pan przyjechał. Także już muszę kończyć. Pokazałam wam chyba wszystko najważniejsze. Więcej nie mam. Dobra, nic, kończymy. Widzimy się w centrum miasta. Teraz mamy cały dzień, będziemy mieli na zwiedzanie. Zostawimy walizkę gdzieś na dworcu, gdzieś w miejscu do przechowywania i będziemy mieli cały dzień w Edynburgu. No, także do zobaczenia.